Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, bardzo się cieszymy, że możemy świętować w tak licznym gronie. A żeby nam się jeszcze milej oglądało, świętowało, to poznajmy się nawzajem i powitajmy. Witamy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim wraz z nauczycielami. Dziękujemy za obecność. Na kolejnym już przedstawieniu witamy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ostrówkach. Dziękujemy bardzo. Witamy. Witamy uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 imienia Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim. Witamy wreszcie młodzież ze szkoły, która jest organizatorem Radzieckiego Tygodnia Teatru. Witamy młodzież i nauczycieli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Witamy wszystkich miłośników teatru, rodziców, których widzimy też na sali. Witamy podopiecznych i nauczycieli Radzyńskiego Środowiskowego Dziennego Domu Pomocy. Już na kolejnym przedstawieniu dzisiaj. Witamy serdecznie. I właśnie wchodzi do nas kolejna grupka, czyli witamy grupę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Powitajmy gorąco i już dla Was, kochani, szukamy miejsc. Zapraszamy tutaj do przodu. Są jeszcze wolne fotele, a jeżeli nie, będziemy troszeczkę dostawiać krzesełka. Witamy przedstawicieli lokalnych mediów, którzy przepiękną dokumentację przygotowują tego wydarzenia i w postaci fotografii, i w postaci filmu, i w postaci opisu. Zapraszamy Państwa do odwiedzania lokalnych portali, ile dzisiaj Radzyń Info i innych, do czytania lokalnej prasy, gdzie będzie na pewno piękna notatka o wydarzeniu kulturalnym, jakim jest drugi Radzyński Tydzień Teatru. Witamy również przedstawicielki redakcji Bezmyślnika naszej szkolnej gazetki. Za chwileczkę przed nami, proszę Państwa, mam nadzieję, niezapomniane przeżycia. Za chwileczkę wystąpi Teatr Szkolny pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim w dwóch jednoaktówkach Czechowa. Będą to Końskie Nazwisko i Niedźwiedź. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, myślę, że wstępów już wystarczy, a teraz scena jest do dyspozycji aktorów Teatru Szkolnego pierwszego LO w Radzyniu Podlaskim. Zapraszamy gorąco, życzę wspaniałych wrażeń i niezapomnianych doznań. Trzeba wysłać. Nic się przecież nie stanie.
Już niech i tak będzie. Nie tylko do pisarza, ale samego Lucyfera też bym wysłał. O, jak boli. Gdzież to ten twój znakor mieszka? Jak do niego telegrafować? Głębokim kardyszczeniem. Proszę pisać. Poczta głębokie. Wielmożny pan Apolinare. Apolinare. No? Apolinare. A nazwisko... Zaraz. Apolinare. Nazwisko. Zapomniałam! Tylko tu duszą nie mam w pamięci. Więc jak? Zastanów się! Zaraz, chwileczkę. Apolinare. Nazwisko. Coś jakby z konia. Tak, takie końskie nazwisko. Może Koniewicz? Nie Koniewicz. Może Źrybkiewicz? Nie, Źrybkiewicz także nie. Dobrze pamiętam. Takie końskie nazwisko. Ale jakie? Może Żywicki? Nie. Może Żrebakowski? Nie, Żrebakowski też nie. Koniarz? Kobyła może? Nie. Albo Kobylewski? Wszystko nie tak. Więc jak mam do niego telegrafować? Zastanów się! Koniec. Źrebiotek? Owiec. Owsianka. Osik. Źrebakowski. Źrebaczek? A może Kołodkiewicz? Może Cieniączko? Po prostu kobyła? Zapomniałam! Więc pokiego diabła pchasz się ze swoim nazwiskiem, jak zapomniałaś! Wynoś mi się stąd! O, rany, jak boli! Aż ciemno w oczach! Może... Kołodzinka? Kobylewski! Koniec? Owsik. Apolinary kobyła. Kopytko może. Kopytki. Przypomniałaś sobie. W żaden sposób prosiłaś się pana. A więc Ogierkiewicz. Nie? Ogierek? Szkapa? Źrebiątek. Wiem. Apolinary koń. Kobyła. Siodełkiewicz? Koniak. Strzemieński? Źrebak. Gniatkiewicz? Źrebiątek. Koniczyński? Owsianka. Kopytko? Nie. Czy nie Klaczkowski? Och, Klaczkowski także nie. Może to nazwisko nie ma nic wspólnego z koniem, tylko z czymś innym. Jak Boga kocham, jaśnie panie. Właśnie, że końskie nazwisko. Przecież dobrze pamiętam. Jakaś ty kobieto bez pamięci. Dla mnie to nazwisko warte więcej niż cały świat. O, padam z sił. O, słuchajcie, doktora, niech przychodzi. Niech wyjmie, wytrzymać już nie mogę. Jakiewicz, Boże. Dzień dobry. Niech pan nie wstaje, proszę siedzieć. Zaraz zobaczymy, co tam się zadziało. Tak szeroko, otwieramy szeroko. No tak, zwyczajnie zdwóchniały ząb. To nic, zaraz wyjmiemy. Wszystkim. Kowalewski? Nie. Proszę się spytać ust. Szeroko otwieramy. Proszę przepuszczać usta wodą. Za parę dni powinno być wszystko w porządku. Do widzenia się pani. O, Pelagio, słuchajcie, no. Może byście mi sprzedali
ze dwa wory siana. Moi gdzieś tam kupili na rynku, ale jakieś kiepskie było to siano. Nareszcie! Już wiem, przypomniałam sobie! Sianko! Daj Boże zdrowie, doktorowi! Sianko! A pani Nary, sianko! Sianko nazywa się tym gachem głębokim! Sianko! Telegrafujemy do Apolinarego sianko z głębokiem! Obędzie się bez twojego końskiego nazwisko! Przestanie bić moje biedne serce. Czy ci nie wstyd?
twoja wierna żoneczka zamknęła się na 7 spustów i dochowa ci wiary aż do grobu. A ty? Czy ci nie wstyd, gagatku? Zdradzałeś mnie, robiłeś mi sceny. Na całe tygodnie zostawiałeś samą. Proszę pani, tam ktoś o panią pyta. Chce się z panią widzieć. Powiedziałeś chyba, że od śmierci męża nikogo nie przyjmuje. Tak, powiedziałem, ale odpowiada, że to jest jakaś bardzo ważna sprawa. To powtórz, że nie przyjmuje. No ale widzi pani, to jakiś zielony diabeł. Rwie i pcha się prosto na pokoje. No już jest w jadalni. Dobrze, prośba. Co za gbur? Jak ci ludzie są na trzecim? Czego oni ode mnie? Dlaczego mącą mój spokój? Nie, chyba trzeba będzie wypuścić na plaż. Jak zwykle za dużo lubisz gadać, bałwanie! Osio! Łaskawa pani, mam zaszczyt się przedstawić. Porucznik artylerii w stanie spoczynku, ziemiani, Grigori Stepanowicz Smith. Zmuszony jestem niepokoić panią w nawet ważnej sprawie. O co panu chodzi? Świętej pamięci małżonka, pani, którego miałem zaszczyt znać, winien był mi 10 tysięcy rubli na co dostaję w Pawecji. Ponieważ jutro jestem zmuszony płacić procenty do Banku Ziemskiego, prosiłbym, aby oddała mi pani tę sumę jeszcze dziś. 10 tysięcy... A za co ten łuk? Małżonek kupował u mnie owoc. Łuka, nie zapomnij zarządzić w stajni, aby to miałby daną pełną miarkę osa. Jeżeli mąż był dłużny, ma się rozumieć zapłacę. Ale niech pan wybaczy, nie mam teraz do... Pojutrze wróci z miasta mój rządca, któremu polecę uiścić państwo należność. Niestety teraz nie mogę spełnić pańskiego życzenia. W dodatku, dziś wyjaśniłby miesiąc od śmierci mojego męża. Jestem w takim nastroju, który nie usposabia mnie do zajmowania się sprawami pieniężnymi. Tak, a ja jestem w takim nastroju, że jeżeli jutro nie zapłacę procentów, to będę musiał pójść z torbami, bo mi odbiorą majątek! Pojutrze otrzyma pan pieniądze. Pieniądze nie są mi potrzebne na pojutrze, ale dziś. Niech pan wybaczy, ale dziś zapłacić panu nie mogę. Nie mogę czekać do pojutrze. Cóż zrobić? Teraz nie mam. Więc mi pani teraz nie zapłaci? Nie! Nie mogę. I to ostatnie pani słowo? Tak, ostatnie. Ostatnie stanowczo? Pokornie dziękuję. Zapamiętam to sobie. Jeszcze chcą, żebym zachował zimną krew. Spotyka mnie po drodze komornik i pyta. Dlaczego się pan tak wciąż irytuje, Grigoriusz Stepanowicz? Litości! No jakże się nie irytować? Pieniądze są mi na gwałt potrzebne. Wyjechałem wczoraj rano z Kruświt. Objechałem wszystkich dłużników z nadzieją, że choć jeden zapłaci mi to, co winien. Zmordowałem się, nocowałem czorty wie gdzie. W żydowskiej karczmie, gorączką wódki. W końcu przyjeżdżam tu. 70 wiosk od domu z nadzieją, że coś dostanę. A tu mnie witają nastrojami. No jakże się nie irytować? Zdaje się, powiedziałam panu wyraźnie. Jak rządca wróci z miasta, otrzyma pan pieniądze. Przyjechałem do pani, a nie do pani rządcy. Po jaką cholerę mi ją potrzebny? Daruję pan, łaskawy panie, ale nie jestem przyzwyczajona do tak dziwnego wysławiania i do takiego wytonu. Żegnam pana. No proszę. Nastroje! 7 miesięcy temu umarł mąż. No, czytam pani. Mąż umarł. Nastroje i inne takie chwile. Rząd co do końca pojechał nim kurde. A mnie
strzelami balonem, czy co? Albo rozpędzić się i stał się wyrżnąć w mężczyznę. Ale poczekajcie. Poznacie mnie jeszcze. Nie dam się wystrychnąć na ruchu. Zostanę i będę siedział tu tak długo, dopóki mnie nie zapłacicie. Jaki jestem zły. Ze złości aż kolana się pode mną trzęsły, dechy zapadły. Fu! Wielki Boże! Aż mnie bli! Służba! Czego pan sobie życzy? Nie. Człowiekowi są potrzebne pieniądze, że choć w łeb sobie palni, albo się boi. Ona nie płaci tego, proszę państwa, że nie jestem usposobiona do zajmowania się sprawami pieniężnymi. Prawdziwie kobieca, falbankowa logika. I dlatego nigdy nie lubiłem i nie lubię rozmawiać z kobietami. Wolę siedzieć na beczce z prochem, niż rozmawiać z kobietą. Wystarczy, że choć z daleka zobaczy taką poetyczną istotę, a już kolana zaczynają się podnosić. Tylko fałdu. Pani jest chora i nie przyjmuje. Wynoś się. Chora i nie przyjmuje. No to nie przyjmuj. Tydzień będziesz chorowała? A ja tu tydzień zostanę. Ty rok? I ja rok. Ja swoje odbiorę, łaskawa pani. Nie wzruszysz mnie żałobą i doreczkami w policzkach. Znamy się na tych doreczkach. Łeb mi pęka. Wódki bym się napił, czy co? A owszem, na kimś. Służba! Czego pan sobie życzy? Najmniejszy. Nie ma co gadać. Ładnie wyglądam. Buty brudne, sam nieuczesany, frak podniesiony. Więc tylko paniusia wzięła mnie za bandytę. Trochę to niegrzeczne tak pokazywać się na salonach. No ale nie jestem gościem, a wierzycielem. A wierzyciel to nie jakiś tam bawi damę. Za dużo sobie łaskawy pan pozwala. Co? Ja właśnie nic. Do kogo mówisz? Milczeć! Spadło nam licho na głowę. Jestem zły. Kolana ci pode mną trzęsły i dech mi zapadło. Aż mnie mdli. Służba! Łaskawy panie, w swojej samotni dawno odwykłam od ludzkiego głosu, a krzyku nie znoszę. Proszę, aby nie zamącał mi pan spokoju. Proszę mi oddać pieniądze, to wyjadę. Powiedziałam panu wyraźnie. Nie mam teraz gotówki. Proszę poczekać do pojutrza. Ja również miałem okazję powiedzieć pani wyraźnie. Pieniądze nie są mi potrzebne na pojutrze, ale dziś. Jeżeli mi pani dziś nie zapłaci, to jutro będę musiał się powiesić. Ale cóż ja poradzę, jeżeli nie mam teraz pieniędzy? Więc mi pani teraz nie zapłaci. Nie mogę. W takim razie zostawię to tak długo, dopóki mi pani nie odda pieniędzy. Pani
zapłaci pojutrze? Doskonale! Przecież to do pojutrza w ten sposób! O! O, tak właśnie będzie. Pytam się, mam płacić procenty czy nie? A może pani myśli, że ja sobie żartuję? Niech pan nie krzyczy, panie stajna! Ja nie o stajnie pytam, tylko o to, czy mam płacić procenty czy nie? Pan nie potrafi zachować się w towarzystwie kobiety. O, przepraszam, ja umiem zachować się w towarzystwie kobiety. Nie, nie umie pan. Jest pan nieokrzesany gwór. Przyzwolić ludzie nie rozmawiają w ten sposób z kobietami. Przepraszam bardzo. A jak pani każe ze sobą rozmawiać? Po francusku? Czy jak? Madame, je vous prie. Jakże się cieszę, że mi pani nie oddaje pieniędzy. Ach, pardon, że panią molestował. Jaka piękna pogoda dzisiaj. A w tej żałobie tak pani do twarzy. To nie mądre i odnawne. Nie mądre i odnawne. Ja nie umiem zachować się w towarzystwie kobiety. Ja nie umiem. Tak łaskawa pani. Ja w swoim życiu widziałem więcej kobiet niż pani grupy. Oczy czarne. Oczy namiętne. Dzięki. Księżyc. Szepty. Urywane. Za to wszystko, łaskawa pani, nie dam teraz nawet złamanej kopii. Nie mówię tu o obecnych, ale wszystkie kobiety bez wyjątku są do szpiku kości nielogiczne, oburzająco zakłamane, plotka je zawisła. Czy widziała pani w swoim życiu choć jedną kobietę, która byłaby szczera, wierna i stała w miłości? Ha? Nie widziała pani! Bo wierne i stałe bywają tylko stare próby i pokraki. Łatwiej znaleźć gruszki na wierzchu niż wierną kobietę. Przepraszam bardzo. A więc któż według pana jest wierny i stały w miłości? Czyżby mężczyzna? No tak, mężczyzna. Mężczyzna wierny i stały. To rewelacja. Ale jakie ma pan prawo, aby mówić w ten sposób? Mężczyzna wierny i stały. Jeśli o to chodzi, to powiem panu, że wszystkich mężczyzn, jakich znałam i znam, najlepszym był mój mąż niemożny. Kochałam go namiętnie całym swoim sercem, tak? Jak potrafi kochać tylko młoda, myśląca kobieta. Poświęciłam mu całe swoje życie, młodość, majątek, żyłam w nim, odrzutnik jak poganka. I cóż, ten najlepszy z mężczyzn zdradzał mnie haniebnie na każdym kroku. Po jego śmierci znalazłam w kładzie biurka pełno miłosnych rysów. A za życia swego strach wspomnieć zostawiał mnie samą na cały tygodnie. Zaskakiwał w moich oczach innym kobietom. Zdradzał mnie trwoni moje pieniądze, pił sobie swojego życia. Ale ja byłam mu wierna i kochałam. Mało tego, umarł. A ja wciąż jeszcze dochowuję wierność. Zamknęłam się na wieki w tych czterech ścianach i do samej śmierci nie rzucę tej żałoby. Żałoba? Za kogo mnie pani uważa? Jakbym nie wiedział, po co pani ta cała czarna maskarada i po co pani zamknęła się w tych czterech ścianach. To takie tajemnicze, takie poetyczne. Przejdzie koło dworu jakiś Junkier albo inny kusy poeta. Spojrzy przez okno i powie, tu mieszka tajemnicza Tamara, która z miłości do męża zagrzebała się w czterech ścianach. Znamy się na tych sztuczkach. Co? Jak pan śmie mówić do mnie w ten sposób? Zamknęła się pani w czterech ścianach, ale nie zapomniała się pani upodrować. Jak pan śmie? Niech pani nie krzyczy. Nie jestem pani rządcą. Nie jestem kobietą. I przyzwyczaiłem wypowiadać swoje zdanie otwarcie. Proszę nie krzyczeć. Ale to nie ja krzyczę, ale to pan krzyczy. Proszę się wynosić. Proszę mi oddać moje pieniądze, to wyjaśnię. A właśnie, na złość panu nie oddam panu pieniędzy.
Owszem, da pani. A właśnie nie oddam ani złamanej kopiejki. Proszę mnie zostawić w spokoju. Łuka, wyprowadź tego pana. No niech pan łaskawie odejdzie, kiedy każą. Nie ma pan... Milczeć! Do kogo mówisz? Poszatkuję cię jak kapustę! Oj, słabo mi. Wody. Gdzie jest Dasza? Dasza! Nie ma jej. Dasza! Nie ma jej. Wszystkie poszły na jagody. Och, słabo mi wody. Niech się pan wynosi! Czy nie zechciałaby pani być nieco grzeczniejszą? Pan jest gór! Ordynarny niedźwiedź! Żonę! Monstrum! Jak? Jest... Co pani powiedziała? Jest pan niedźwiedź! Potwór! Przepraszam bardzo, jakim prawem mnie pani znieważa? Tak, znieważam! No i cóż, myśli pan, że się pana zręknę? A myśli pani, że jeżeli jest pani kobietą, to ma pani prawo wypowiadać swoje zdanie otwarcie? Tak? Na pojedynę! No święci pańscy, ratujcie, wody! Na pistolety! Myśli pan, że się pana zręknę tylko dlatego, że ma pan mocne pięści i wyczykar? Co? Żołnak! Na pojedynek! Nikomu nie pozwolę się znieważyć bez kary i nie będę zważał na to, że jest pani kobietą. Istotą słabą! Czas wreszcie wyznać, że tylko mężczyźni winni odpowiadać za zniewagę. Jak równouprawnienie, to równouprawnienie do cholery na pojedynek! Chce się pan strzelać? Proszę! W tej chwili! W tej chwili! Pomędzy swoją pistolety! Zaraz je tutaj przyniosę! Jakąż rozkoszą wpakuję kulę w pańskim temy czoło. Niech pan nie chodzi! O panie, zlitu się! Do śmierci się nad nie będę modlił! To ci kobieta! Panie, proszę! To rozumiem! Nie ma zgary, nie ciepły klub. Ogień! Odpuść, proszę! Rok! Przebacz, panie! Ona naprawdę mi się podoba. Naprawdę. Jestem nawet dług jej darować. Panie. I złość mi przeszła. Niesłychana. Oto pistolety. Zanim zaczniemy się jednak pojedynkować, niech mi pan pokaże, jak się strzela. Nigdy nie trzymałam w ręku pistoletu. O mój Boże, może ja pójdę zawołać woźnicę, albo nie ogrodnika. Skąd ta plaga spadła na naszą głowę? Jest parę rodzajów pistoletów. Są specjalne pistolety mera, pojedynkowe, myśliwskie. A te pani rewolwery to system Smith i Wesson, trójstrzałowe, z rzektorem i lupą. Znakomite rewolwery kosztują co najmniej 90 rubli parę. Trzymać rewolwer może tak, tą ręką. Oczy, oczy! Porywająca kobieta! Tak? Tak, tak. Potem odchodzi pani kurę. Tak, czasem głowa nieco w tył. Tak. Mierzymy dokładnie. Bez pośpiechu. Tylko główna zasada. Nie gorączkować się i mierzyć dokładnie do celu. Starać się, aby ręka nie drgnęła. Dobrze. W pokoju niewygodnie się pojedynkować. Chodźmy zatem do ogrodu. Chodźmy tylko, przydam, że ja wystrzelę powietrze. Co takiego? Dlaczego? No, dlatego, że to moja sprawa, dlatego. Niech pan powie, dlaczego. No bo pani mi się podoba. Ja mu się podobam. On śmie mówić, że ja mu się podobam. Proszę. No, no ale niech się pani zdecyduje. No wciąż jeszcze się pani nie. No ja się z tym jeszcze diabełem. No ale widzi pani, no jest sprawa tego rodzaju. No jakby to powiedzieć. No albo to też moja wina, że panią kocham. No nie rozumie pani! Jestem prawie zakochany. Nie wie pani, co to za szczęście.
chcieliście umrzeć od rewolweru, który trzymasz. Nie zostawi. Tak samo dla Łączka. Muszę to spojrzeć na tych cudownych oczach. Nie, nie mogę. Oszalałem, Jezu. Kocham Pani. Albo mi też było potrzebne, żeby się Pani zakochać. No, niech się Pani zastanowi i decyduje natychmiast, bo jeżeli wyjdę, to już nigdy się nie zobaczymy. No, jestem szlachetny, porządny człowiek. Mam 100 000 rocznego dochodu na moje konie. Trafiam w ogóle w odrzuconą kopiejkę. Czy chce Pani zostać moją żoną? Tak czy nie? Niech się Pani decyduje. O. Nie chcę Pani. No tak. Potrzebuję. Proszę poczekać. No. Nie, nic! Niech pan się wynosi, proszę wyjść! Albo nie, niech pan zostanie. Nie, nie, nie wolę na widzę, proszę odejść. Jak jestem zła! Ręce mi zrywiało z tego żelastwa. No to pan tutaj robi? Proszę się wynosić! Czekam. No to Konstantin, no niech pan poczeka. Albo nie, proszę odejść. Jak jestem zła, niech pan się nie zbliża. Jak ja jestem zły na siebie. Zakochałem się jak dziecko, jak głupiec, klęczałem w siłę moreny. Kocham! Albo mi też było potrzebne, żeby się w Pani zakochać. Sianokowskie się zaczęły, a tutaj Pani. Przy sobie. Ach, nigdy sobie tego nie wybaczę! Za ciepłe przyjęcie. Chciałabym jeszcze zaprosić aktorów na scenę i przedstawić Państwu tych, którzy prezentowali dzisiejsze sztuki. Zapraszam młodzież. Może oświetlmy oklaskami, bo nikt nie wie. Wystąpili dla Państwa Michał Musiatowicz, Dominika Barpas, Anna Czerwińska, Weronika Golec, Jakub Zagman. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam Państwa na kolejne przedstawienia w ciągu mijającego już powoli tygodnia. Dziękuję za uwagę.